To wtorek, odcinek 48. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Zbliża się nam Wielkanoc, więc dzisiaj krótko o keto Wielkanocy. Zapraszam serdecznie. Święta rządzą się zazwyczaj swoimi prawami. Ja kilka miesięcy temu nagrywałam dla Was odcinek o keto świętach. Było to przed Bożym Narodzeniem. Natomiast mówiłam tam o tym, kiedy warto trzymać się mocno ketozy, w jakich konkretnie przypadkach. Co zrobić, jeżeli postanowimy z ketozy wyjść, jaką strategię warto obrać na święta. Oraz mówiłam na przykład o takich ciekawostkach jak transportery glukozy, GLUT4, które mogą nam pomóc nie nabrać dodatkowych kilogramów, jeżeli trochę za bardzo się objemy. I co zrobić, jak wspomóc nasze trawienie, jeżeli pojawią się jakieś nieketogeniczne potrawy, po których możemy gorzej się czuć w święta. O tym wszystkim mówiłam, jest to nadal aktualne, więc macie link do tego filmu i jeżeli chcecie się z tymi tematami zapoznać, to polecam i odsyłam Was właśnie do tego materiału. Natomiast ja dzisiaj Wam pokażę, co ja w sumie już przygotowałam w kontekście świąt, jakie potrawy Wam polecam i co w ogóle, jeśli chodzi o tą Wielkanoc, planuję. No bo ta Wielkanoc jest taka trochę dziwna w tym roku. Każdy w swoim domu zamknięty. Mamy się wciąż izolować od ludzi, izolować od siebie, więc pewnie, nie wiem jak Wy, ale no tą atmosferę świąt średnio czujemy. Ja ją trochę poczułam w piekarniku, ponieważ upiekłam takie ala świąteczne, w ogóle to, nie wiem, pierniki mi prawie z tego wyszły, ale do czego zmierzam. Kupiłam kiedyś moim dzieciom foremki na takie właśnie wielkanocne babeczki, typu króliczki, baranki, jajeczka i jakieś takie inne rzeczy. A ja w ogóle, muszę się Wam przyznać, bardzo nie lubię piec. Dlatego wszystkie takie keto przekąski, słodycze, które przygotowuję dla siebie, jeżeli je przygotowuję w ogóle i które proponuję moim podopiecznym, zazwyczaj są naprawdę bardzo szybkie i bardzo proste. I przeszłam sama siebie, wymyśliłam keto ciasteczka na Wielkanoc z trzech składników. Z trzech, no dobra, ja zrobiłam z czterech, ale już Wam mówię dlaczego. Są to kruche ciastka, bazą tych ciastek są migdały bądź mąka migdałowa. Ja mam po prostu migdały, które miele i w ten sposób mam z nich mąkę migdałową. I użyłam do tych ciastek 150 gramów migdałów, które zmieliłam w Thermomixie. Do tego dodałam takie masło w temperaturze pokojowej, ale nie rozpuszczone, ponieważ to mają być właśnie kruche ciasteczka. I tam było 50 gramów masła i dodałam też 50 gramów masła orzechowego, bo chciałam, żeby one były takie trochę orzechowe, trochę, wiecie, zalatywały świątecznym mazurkiem, którego mi się nie chciało robić. Natomiast możecie spokojnie po prostu właśnie masła orzechowego nie dawać, tylko dać po prostu więcej zwykłego masła albo masła klarowanego. No i to można sobie dosłodzić, jeżeli chcemy na słodko. Ja dodałam erytrol, pomiędzy 20 a 30 gramów, w zależności od tego, jak słodkie ciastka chcecie. Dla mnie te 30 to już było mocno słodkie, ale reszcie smakowały. I to pieczemy, wszystko razem zagniatamy. Pieczemy w temperaturze około 180 stopni przez jakieś 10-15 minut. Powiem Wam, że najtrudniejsze w tym wszystkim to było zrobić te kształty, które i tak wyszły, jak możecie zobaczyć na zdjęciach, wyszły jak wyszły. I uwaga, te kruche ciastka, jak wyciągamy je z piekarnika, one naprawdę są miękkie, nawet nie kruche, tylko miękkie. Więc musimy im dać po prostu, jakby nie martwcie się, że się nie dopiekły, one się dopiekły, tylko one potrzebują teraz stężeć i potrzebują po prostu nie być już ciepłe. Jak one już nie będą ciepłe, to będą kruche, ale się nie będą rozpadać. No chyba, że macie jakieś uszy królika i się to na przykład posypie, tak jak u nas. Ale jeżeli sobie zrobicie takie zwykłe, na przykład okrągłe ciasteczka albo, nie wiem, jajka, w kształcie jajka, to spokojnie
śmiało będzie to dobrze wyglądać. I właśnie takie ciastka my zrobiliśmy i są naprawdę bardzo fajną przekąską do kawy. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie upiec keto babki, keto mazurki. Polecam Wam odwiedzić bloga Oli Odziemkowskiej, czyli www.olalalchf.pl. Ona tam ma bardzo dużo przepisów. Ja czuję, że mi się nie chce piec w te święta nic trudniejszego, nic, może nawet nie trudniejszego, ale nic bardziej czasochłonnego i daję sobie na to przyzwolenie. Natomiast jeżeli macie ochotę, śmiało pieczcie. To jest jedna rzecz. No i oczywiście podstawa jedzenia w święta to są jaja. I tutaj akurat Wielkanoc świetnie się zgrywa z ketozą, bo w ketozie również te jaja bardzo często się pojawiają. Nie wiem, czy będziecie w tym roku malować jajka, no bo raczej z koszyczkiem nigdzie nie będziemy chodzić, więc jeżeli nie, ale jednak macie ochotę jakoś te jajka urozmaicić, to ja polecam Wam pokolorowanie tych jajek, ale nie w skorupkach. O co mi chodzi? Zrobiłam takie trochę czerwono zabarwione jajka, wszystko jakby tymi naturalnymi składnikami. Jajka gotujemy na twardo, i gotujemy również prosto pokrojonego, nieobranego buraka czerwonego. Ja dla smaku też dodałam cebulę, również nie obrałam jej, tylko umyłam. Liście laurowe, ziele angielskie, to po prostu gotujemy sobie troszkę w wodzie. Jak już się zagotuje, jeszcze dodałam octu, żeby to też dodało nam, jakby zapewnić lepszy kolor później jajku. I jak takie 10 minut sobie pogotowałam ten mój barwnik buraczano-cebulowy, to potem go wystudziłam, jajka ugotowane już na twardo obrałam i włożyłam na noc jajka właśnie do tego mojego naturalnego barwnika. No i następnego dnia wystarczy je pokroić, przybrać i w taki sposób właśnie się prezentują. Ja akurat w lodówce miałam tylko jarmuż z takiej zieleniny, więc zrobiłam chipsy z jarmużu, które moje dzieci uwielbiają, więc przy okazji je zjadły. Ale możecie sobie tam podać w jaki tam sposób chcecie. Może to być dodatek, może być to jako danie główne. Oczywiście można też dodatkowo zrobić jajka farszerowane i cuda na kiju. To tutaj już jak Was Wasza fantazja twórcza poniesie. Natomiast takie jajka myślę, że też mają dodatkowy fajny smak. No i będą ładnie wyglądać na talerzu. I na koniec powiem Wam o niby dodatku do potraw, ale moim zdaniem bardzo, bardzo ważnym, o majonezie. Fajnie jest sobie zrobić domowy majonez, ponieważ te majonezy sklepowe często mają dużo chemii. I tutaj odwołam się do strony czytajskład.com. W ogóle jak macie wątpliwości, czy coś jest zdrowe i jaki produkt wybrać, to naprawdę oni to robią bardzo fajnie. I ja właśnie weszłam sobie na stronę, żeby Wam jeszcze potwierdzić moje spostrzeżenia, jak czytałam etykiety. I rzeczywiście jedynym majonezem, który strona czytajskład.com poleca, a tych majonezów jest tutaj przerobionych kilkadziesiąt, to jest majonez kielecki. I o, przepraszam, jeszcze majonez świdnicki, ale on chyba jest rzadziej dostępny. Ponieważ wszystkie pozostałe majonezy mają dużo sztucznych dodatków. Kryterium tutaj było brak E385 i teraz już Wam mówię, co to E385, czym to jest i co zazwyczaj mamy w majonezie. Otóż jest to sól wapniowo-disodowa kwasu etyleno-diamino-tetraoctowego. Jest to konserwant, który ma funkcję stabilizującą i konserwującą. Przy nadmiernym spożyciu może powodować dolegliwości jelitowe i prowadzić do uszkodzenia nerek. Częste spożywanie zakłóca równowagę mineralną, powoduje niedobory żelaza i zwiększa wchłanianie metali ciężkich. Ma też niekorzystny wpływ na układ rozrodczy. E385 jest na przykład zakazane do stosowania w Kanadzie, ale dopuszczone do stosowania w Polsce. I teraz tak, wiadomo, że majonez jest dodatkiem. Jeżeli jemy go troszkę, to spoko, ale znam osoby, które ten majonez dodają do wszystkiego i jedzą w dużych ilościach, więc rzeczywiście warto zastanowić się, czy nie lepiej poszukać majonezu z lepszym składem. Majonez kielecki, uprzedzam Was, ma cukier i prawie każdy kupny majonez ma cukier. Ja kupuję też czasem majonez na esuperfood.pl, taki ekologiczny majonez i też bardzo fajne majonezy mają rolnicy na lokalnym rolniku.
Te majonezy oczywiście są dużo droższe niż sklepowe, dlatego też, że nie są zrobione z tego, co standardowe majonezy. Majonez kielecki również jest zrobiony z oleju rzepakowego, także nie myślcie, że to będzie jakiś super eko majonez, no ale jakby jest to chyba najlepszy z tych zwykłych sklepowych wyborów. Ale jak zrobić własny domowy majonez? Być może na święta to jest dobra okazja, żeby spróbować. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, to wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. I to nie jest tak, że my to przyspieszymy albo ominiemy, bo ja już kiedyś próbowałam i mi ten majonez nie wyszedł, bo mi się spieszyło i wyciągnęłam jajka i po godzinie myślałam, że już są ok. Wszystko musimy najlepiej sobie przygotować dzień wcześniej wieczorem, żeby nas nie kusiło, żeby za wcześnie nie zacząć całego procesu. I w majonezie chodzi o to, że robimy go powoli. Ja najpierw wykorzystałam tak, wziąłam jedno żółtko w temperaturze pokojowej, do tego jedną łyżkę musztardy Dijon oraz dwie łyżki, ja akurat wzięłam sok z cytryny, ale może to też być ocet jabłkowy. I to wszystko porządnie trzeba sobie wymieszać. Ja do tego używam Thermomixa, więc mam pewność, że to po prostu wszystko jest takie gładziutkie. I jeżeli to już mamy wymieszane, to teraz uwaga, dodajemy do tych proporcji szklankę oleju. Jeżeli dodacie taką najzwyklejszą oliwę, to może ten majonez wyjść niejadalny, ponieważ oliwa, jeżeli w dużej ilości, ona jest po prostu gorzka. Także ja daję oliwę, ale daję jej na przykład 1/3 do 1/2 maksymalnie szklanki. I dobrze jest po prostu mieć olej, który jest taki bezsmakowy, jest neutralny w smaku. Oczywiście olej rzepakowy taki jest, no ale chyba nie muszę Wam tłumaczyć, dlaczego oleju rzepakowego nie używam. Jakby ktoś nie wiedział, ma mocno prozapalne działanie i ma dużo kwasów omega-6. Więc tak, może to być olej MCT, no tylko jak zrobicie na samym oleju MCT, no to dość drogi ten majonez wyjdzie, ale można i jest super. Drugi majonez to może być drugi olej z awokado. On też ma dość neutralny smak, ale ja ostatnio też dodawałam olej z krokosza. Miałam akurat taki fajny ekologiczny olej z krokosza i ten olej z krokosza też jest bezsmakowy. I tak naprawdę te oleje możecie sobie w jakich chcecie proporcjach wymieszać. Podaję Wam specjalnie te porcje na taką mniejszą ilość majonezu, ponieważ dobrze jest za pierwszym razem spróbować, czy nam akurat ten smak odpowiada. I ten olej wlewamy naprawdę malutką stróżką, cały czas mieszając tą naszą miksturę majonezową. Ja, żeby Wam podać, ile to powinno trwać, ja przez prawie 10 minut wlewałam powolutku po łyżeczce do Thermomixa ten olej. I to jest bardzo ważne, bo wtedy rzeczywiście ten majonez będzie miał taką konsystencję kremowego majonezu, a jak to zrobicie szybciej, to Wam się wszystko rozbaćga. No i jak już zrobimy ten swój domowy majonez, to najlepiej oczywiście przechowywać go w lodówce i ja go też dodałam właśnie do tych moich jajek i na pewno jeszcze większe ilości tego majonezu u nas powstaną. No i to jest rzecz, przy której trzeba być dokładnym, nie można tego wszystkiego przyspieszyć, ale jest to też dość prosta sprawa i jak rzeczywiście ogarniemy te podstawy, o których Wam powiedziałam, to powinno wszystko wyjść i być naprawdę smaczne. A poza tym, jeśli chodzi o święta, to tak jak Wam już mówiłam, nie mam za bardzo ani ochoty, ani czasu na jakieś większe gotowanie. Dlatego pewnie w piątek, w Wielki Piątek, to będę pościć i nawet bardziej mam ochotę właśnie na ten post. Natomiast myślę, że to jest ważny czas, żebyśmy odetchnęli i tak spokojnie do wszystkiego podeszli. Ja wróciłam do moich sesji wdzięczności. Nie wiem, czy Wam o nich mówiłam. To jest w ogóle banalnie prosta rzecz. Natomiast jeżeli jest coś, a teraz jest taki czas rzeczywiście, że możemy czuć się poddenerwowani albo nawet po prostu mieć ten stres wewnętrzny, który gdzieś się w nas kumuluje, to nie można być w tym samym czasie wdzięcznym i zdenerwowanym, albo wkurzonym, albo nieszczęśliwym. No nieszczęśliwym może czasem trochę można. Natomiast o co chodzi z sesją wdzięczności? Po prostu ja wstaję rano i wymyślam 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Bo czasy są jakie są i myślę, że warto szukać takich małych rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Takich małych rzeczy, z których możemy się cieszyć. Ja na przykład się bardzo cieszę, że już nie mieszkam w mieszkaniu, tylko w domu i mamy ogród i mogę, jeżeli jest ładna pogoda i nawet jak nie jest, to codziennie rano wyjść i popatrzeć na słońce. I wydaje mi się, że to chyba jest klucz, żeby te święta z takim spokojem mimo wszystko przeżyć. No i tego Wam również życzę.
spokojnych świąt, radosnych, bezpiecznych. Trzymajcie się ciepło, a za tydzień wchodzimy z kolejnymi tematami, więc do zobaczenia. Cześć!